Nie mogę w to uwierzyć. Za kogo ten koleś się uważa? Jeśli faktycznie pracuje dla tego gościa, to musimy mu płacić. Napięta współpraca Mike'a, Jerego i Richarda natrafia na nowe zagrożenie. Żeby tu zostać, będziecie musieli płacić. Rywal próbuje od nich wymusić dodatkowe $700 za sprzedaż bimbru na bogatym rynku, którym jest Maggie Valley. Nie rozumiem, dlaczego Robert nie uprzedził nas, ile to będzie kosztować. Robert to ojciec chrzestny Maggie Valley. To on rozkazuje w tym małym mieście, a nam każe płacić za pędzenie. Ma to dla was sens? Nie bardzo. Po co mu jakiś chłopiec na posyłki? Nie może stanąć z nami twarzą w twarz i powiedzieć, ile mu wisimy? Ktoś nawalił, bo coś mi tu śmierdzi. $700 to niedużo, jeśli mamy dalej pędzić alkohol w Maggie Valley. To prawda. Zbudujemy destylator, zawieziemy go do lasu, przepędzimy zacier i wyjdziemy na zero, a może nawet zarobimy. Zapłacimy, żebyśmy mogli działać dalej. $700 to mała cena w porównaniu do tego, co możemy tu zarobić. Ale nie mamy z czego zapłacić, dopóki nie napędzimy borówkowej lemoniady. Musimy zbudować destylator. Zacznijmy ciąć. Jaki masz pomysł? Będzie miał 4 komory. Borówki z jednej strony, a cytryny z drugiej. Jakbyśmy pędzili na 4 destylatory naraz. Największym wyzwaniem jest wyliczyć proporcje. Skład musi być doskonały, żeby jeden smak nie zakrywał drugiego. 400-litrowy kocioł Jerego będzie się składał z 4 komór. 2 zostaną napełnione nastawem z borówek, a pozostałe 2 nastawem z cytryn. Gdy kocioł się rozgrzeje, opary borówek i cytryn uniosą się do czapy, gdzie połączą się na poziomie molekularnym. Następnie powędrują do chłodnicy, gdzie się skroplą. Żeby dało się dopracować smak, obrotowy palnik pozwoli zwiększać lub zmniejszać temperaturę każdego z nastawów. Wiesz, że wymyślili coś takiego jak przecinak plazmowy? Serio? Richard, jak dla mnie, jeśli nie umiesz wziąć narzędzi ręcznych i zbudować sobie destylatora, żaden z ciebie bimrownik. Najpierw trzeba się nauczyć starych metod. Idealnie. Lutuj. Wyobraźcie sobie, że tu jest palnik i możemy go obracać. Tak jest. Możliwość zmiany smaku na bieżąco wszystko zmienia. Nikt nie ma takiej możliwości. W razie problemów trzeba przerwać pędzenie, poprawić błąd i zacząć od nowa. A my tylko zwiększamy lub zmniejszamy gaz. Jaką zrobimy podstawę? Myślę o czymś w podobnym kształcie. Niech ma 12 boków. 12? Jak się to w ogóle nazywa? 12-kąt. Nawet nie umiem sobie czegoś takiego wyobrazić. To nie jest zwykły, staromodny pot steel. Składa się z masy precyzyjnych elementów. Każdy może się zepsuć, ale trzymamy kciuki, żeby wszystko się udało. Udało ci się. Zbudowałeś ładny pierdyliokąt. Mógłbyś na nim słonia postawić i nic, nie wątpię. Wycinamy otwory na wzierniki. Będziemy mogli śledzić, co dzieje się w środku. Ciężkie. Jak cały kocioł. Wygląda, jakby mógł wystartować na orbitę. Obłęd, co? Jestem zachwycony, że złożony w całość prezentuje się tak dobrze. Już chcę zobaczyć, jak się rozgrzewa i wypluwa alkohol. Czas napędzić borówkowej lemoniady. Nie mogę się doczekać pędzenia bimbru, o ile ten głupi wózek zadziała.
Jedziemy. Zdaniem Henry'ego i Kennego nie jestem gotowy wrócić do lasu. Nie chcą, żebym zrobił sobie krzywdę. A ja się uparłem, żeby wrócić do pracy. Nieważne, czy z balkonikiem, na wózku, czy o kulach. Tak jest. Jedziemy do Virginii. Ależ to przyjemne. Wszyscy mówią mi, że nie mogę prowadzić samochodu. A co niby robię? Przecież jedziemy. Możecie wziąć swoje nie możesz i wsadzić tam, gdzie słońce nie dociera. Jedziemy na spotkanie z Henrym, Kennem i Ticklem. Przyjadę z zaskoczenia, ale nie chcę się zjawić z pustymi rękami. Henry uwielbia brzoskwinie, więc poszukamy mu brzoskwiń. Tu się schowały. Dojechałeś, Josh? Mówiłem ci. Miło cię widzieć. Nigdzie nie mogłem znaleźć brzoskwiń. Dobrze trafiłeś. W tym roku jest nieurodzaj, 5% zbiorów. Już chcę je zobaczyć. To jeden z najgorszych sezonów brzoskwiniowych, jakie pamiętam. Na początku roku je zmroziło i bardzo nietrudno. Jak? Słodkie i soczyste. 40 skrzynek brzoskwiń to $1000, ale policzyłem, że z tego 1000 zrobię 5. Wezmę wszystkie. Nie ma sprawy. Możesz je załadować? Jasne. Będzie trzeba jakoś je upchnąć. Coś wymyślimy. Wiem, tylko się zastanawiam, co muszę zrobić. Wjadę, zabiorę moje bagaże i przesiądę się na fotel kierowcy. Wy będziecie je ładować, a ja mogę tylko czekać. Załatwimy to. Oby poszło gładko. O tak. Muszę zmyć ten sok. Henry będzie zadowolony. Nie dość, że przyjadę, to jeszcze z brzoskwiniami. Może nie z całą ciężarówką, ale z całym vanem. Utknąłem tu. Nie da się ukryć. Dzięki za załadunek. Nie ma za co. Sprawdźmy, czy drzwi się zamkną. Pewnie. Udało się. To była przyjemność. Wielkie dzięki. Przepraszam, że tak od razu uciekam. Dzień pełen słodyczy. Zdobyłem brzoskwinie i zawiozę je do Virginii. To dowiedzie, że jestem gotów wrócić do pracy. Może nie będę pracować tak intensywnie jak przed wypadkiem, ale będę pracował. Henry, przyjechałem. Chciałem zrobić wszystkim niespodziankę. Jeśli ktoś nie rozładuje tych skrzynek, nie będę mógł wyjechać wózkiem. Henry?